Siema, siema, jestem Rajusz Dziplej, to jest kolejny film na moim kanale poświęcony mapie lubelskiej kolonii, która aktualnie jest oczywiście tworzona. Teraz oczywiście mniej, bo głównie sfokusowałem się na wschodniej, żeby wam zrobić tego patcha na seasona i oczywiście poprawić kilka błędów. No ale jednak coś tam porobiłem w międzyczasie do tej kolonii, więc lecę na dwie mapy. Kurde, głupota straszna, tak się nie robi, tak nie róbcie nigdy w życiu. Te mapy są po prostu nie tak, te mapy są po prostu tak do siebie podobne, że sami się po prostu je mylę. Ale myślę, że jakoś tam te sobie damy radę, więc dobrze, zacznijmy od tego. Bo to jest, oczywiście jest seria Lubelska Kolonia VIP, czyli Working Progress. Więc oczywiście, okej, okay, to już nie. Dobra, furwanko. Co dodałem? Po pierwsze, bramy. Są na mapie już bramy dodane. Są również dodane ten skrypt z oświetleniem. Także fajnie. Działa to sobie spoczko. To jest to, proszę bardzo, światełko. No, ale okej. Bramy również są pododawane. Trzeba tylko je ładnie poskolować. Troszeczkę z tym problemów jest, jak się okazało. Ale myślę, że jest tak warto. Więc o, spoko, nice, nie? I cóż. Z racji tego, że bardzo mało przy niej siedzę, no to bardzo mało się zmieniło, nie? Więc tak też oto to proszę wygląda. Troszeczkę się to zmieniła mapka. I ogólnie chcę zrobić taki myk, napiszcie czy tak chcecie, żeby w tym miejscu pola skrócić. O tak po prostu przeciąć gdzieś tak w tym miejscu bym przeciął. I tam jest taka fajna droga, zarąbista droga, no musi, i ona sobie leci tędy gdzieś tutaj. I tu sobie schodzi do tego, nie? A tam jeszcze z tej strony leci droga, tam dalej i tam zawija. I tak sobie dołączę do tej, nie? Więc chciałem sobie to ładnie połączyć, żeby to było wyglądało, żeby to jakoś po prostu wyglądało fajnie. I napiszcie mi, czy chcecie, żebym to sobie jakoś tam połączył, żeby tam tą część mapy po prostu skrócił, dał ją tutaj do tego miejsca. No, rozumiecie chyba, nie? Bo zaraz tam z tego, co się orientuje, podlecimy sobie jeszcze. A nie, tu już jest koniec mapki, no więc spoko. Także tak to sobie tutaj właśnie wygląda mniej więcej. Jesteśmy teraz właśnie pod mapą. Także o, tutaj jest zarąbista droga, a tutaj swoją drogą jest takie kozak pole, o, w tym miejscu, że jak je zrobię, to do farminga to mam jeszcze napadnie, nie? O, to pole jest kozak po prostu. No dobra, mniejsza. Wylećmy sobie. Okej, okay. Co się jeszcze poza tym zmieniło? Dodałem już sobie jakieś takie pierdółki na mapę, typu jakieś takie zabrudzenia, lampy, coś tam, jakieś prania, drabiny, takie, no takie po prostu uzupełniacze mapy, nie? Totalne podstawy. Woda była, to jest, coś jeszcze, to jakieś o, takie kolejne uzupełniacze. No i zmieniło się troszkę gospo, nie? Budynek jeszcze nie naprawiony, naprawię, spokojnie. Ale tak, no już jak już mówiłem, jest fajnie, bo jest, znowu się pobugowało. Jak ja nienawidzę tego szybkiego biegania, weźcie, wzięcie jakieś dobre szybkie biegania, bo nerwice są nasane. Jest albo na maksa i zablokowało się, już nie mogę w ogóle zmieniać tego. Nie wiem w ogóle, jak to się zmienia. No dobra, mniejsza o to. Dobra, więc już zrobimy taki podjazd, taki w miarę już taki, jaki zostanie. No i tutaj te kafelki poukładane, także fajnie, fajnie. Tak mówię, do poprawy, tu już też jest spoko, bo jest taka ścieżka wydeptana i są takie też kafelki jak u mnie, więc spoko. Pranie oczywiście do garażu przyczepione. Ono powinno sobie iść tam do domu jeszcze. O, w to miejsce, ale już tam nie będę tego robić, więc niech sobie będzie tak, nie? Dobra, co jeszcze? No, dodałem już te świerki, sosny tak, i tak dalej, więc spoczko, fajnie też wygląda, jest tak w miarę okej. Trawa taka ładna, przystrzyżona, bramy rzecz jasna, to jest chyba jeszcze brama niegotowa. Tak jest, ta brama jeszcze jest niegotowa, bo ma kolizję taką, powiedzmy nie za bardzo, widzicie, to jest kolizja, oto, to jest kolizja, a tu jest brama. Brama, kolizja, kolizja, brama, nie? No także to da poprawki. Co tam jeszcze? Jestem teraz jak fruwak, debil. Dobra, to jest akurat baroma, ok. Co tu jeszcze? Tutaj coś tak. Nie, to raczej nie. Tu trochę silos, ale i tak będzie on wyciągnięty w sumie ze wschodniej, więc na razie tak się nie opłaca go robić. Garaż jak garaż. No to ogólnie troszkę teren popracowałem, już siatka pociągnięta jest. Tu jakieś drzewa też posadzone. Kolejna sosna. No i już jest też wyjazd na górę. Tu będzie oczywiście obornik. Tak jak to było w 17, w 19 też w sumie, nie? No i tu już tak troszkę więcej trawy, bo u nas teraz kurek mniej, więc już troszkę więcej trawy będzie na głos, fajnie, fajnie. Dobrze, dalej więc, co się jeszcze zmieniło? No,
Fajnie, że troszkę tutaj posiedziałem trochę u sąsiada w gospie i zrobiłem już fajny taki podjazdek. Już ładną drogę zrobiłem. No i tutaj też trochę takiego jakby błota, takiego piachu nasypałem. No bo u nas strasznie piaskowaty teren jest, ale nie piasek, tylko taka glina, nie? Taka strasznie sucha, taka żółta, więc idealnie pasuje. Tu zakryłem, jak mówiłem, zamurowałem tę miejscówkę. Spoko chyba, mało, tak z daleka nie widać za bardzo, nie? No, tak samo tu zamurowałem też w tym miejscu jeden wjazd, bo tu krzaki rosną. No i tak to wygląda. Tutaj przejazd na drugą stronę, no i to fajnie, bo to jest taki rozjazd, gdzie się jedzie tędy i na prosto. No i tu jest w tą stronę, nie? Ale ogólnie trzeba będzie zrobić taki myczek, że troszkę to drogę przesunę w tą stronę, bo tu jest obornik, o tak w tym miejscu, gdzie tutaj jest tak, teraz na środku tu jest obornik, więc trzeba będzie zrobić tędy obok, tak blisko tego i tu zjazd to, i dopiero wtedy, nie? No, więc spoczko, tu trochę krzaku posadziłem, jeszcze drzewa brakuje. I tu jeszcze, no osadowa jakaś tam stoi, już sobie ta pierwsza prowizoryczna, więc niech będzie. No trochę niewygodnie. Dobra, i co jeszcze? Tutaj ta stodoła. No tak ogólnie to co? Bardzo mało się zmieniło, to jest około 2% mapy, myślę. Bo już tam nie ma co mówić. No jest trochę widoczny progres mapy. Jak mówię, zaczynamy od jednego gospo i rozrastamy się z mapą, nie? Tym bardziej jeszcze właśnie pro mapy muszę poprawić PDA, bo troszkę przerzuciłem jakby. Bo tu jest tak za bardzo, nie wiem jak będziecie widzieć. Te pola tak idą i one strasznie schodzą w skos, nie? W sensie, że gospo idzie sobie prosto, a pole idzie o tak, nie? A musi być prosto, więc trzeba to rzeczywiście poprawić. Więc to się tym zajmę. No i tu będzie zarobiste pole. Jezus Mary, to będzie taki sztos, kozak pole, naprawdę. No troszkę widzicie tych drzewek, które rośnie na tej wsi, ale to bardzo malutko jest, nie? Bardzo, bardzo malutko. No ale cóż, i tak na razie dostaniecie bardzo malutki ten terenik, bo w sumie wiem, chyba nawet tak od lasu, gdzieś odtąd tak sobie poleci dotąd, to nie do tego miejsca, do tej drogi i z tą drogą będzie sobie szło, więc taki terenik, no malutki w sumie, bo tyle dostaniecie z tym lasem. Potem będzie update, gdzie wyjdzie reszta tutaj, już zrobiona z tymi gospami, no i kolejny trzeci update z tym terenem. Według mnie to jest najciekawszym terenem, bo on będzie taki kurde konkret, kozak. Ale to jeszcze z czasem, także spoko. Dobra, tak z długo też tego wyszło odcinka. Także dzięki za uwagę. Powiedziałem wam mniej więcej, co się zmieni na odcinku. Znaczy na tym odcinku powiedziałem, co się zmieni na mapie. Mógłbym, jak teraz mówię, znaczy jak mówię, nie mam teraz czasu, ponieważ całą energię skupiam na wschodniej. Już tam dzięki zielakowi dodał mi, powiedzmy, no dodał w sumie Silos, Playstable i świnki. I na tej podstawie będę musiał się sam nauczyć, jak to dać krowy, kury, owce i koń, tak dalej, nie? Więc no, cały czas się uczę, jest ciężko, nie ma czasu, bo teraz żniwa jeszcze, sami wiecie, no kto obserwuje społeczność, to już wie. Ale to nic, lecimy, don't stop i w ogóle. Także dzięki za uwagę, ja jestem Rajd, żeby do kolejnych filmów z lubelskiej kolonii, dokładnie, trzymajcie się. No i cześć.